I chyba się zaczyna. Zaczyna się to, co ostatnio. Mam taką nadzieję, że to się zaczyna właśnie. Ale patrzcie na to. Patrzcie na tego lapsiora. Ciach go. I srebro na 200%. Siemandero ludzie, witamy z powrotem w lesie, niemal tym samym, co te srebrniki wypadały z Mariuszem. Także witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Muffin już tam ryje na całego. Hola muchacho. Hola, hola. Także witamy Muffina, witam ja was. I przechodzimy do kolejnego odcinka Wyko Vlog. Zobaczymy, co przyniesie, może nie do końca ten las, ale gdzieś ta linia niedaleko. Także jesteśmy pełni nadziei i ciśniemy do pierwszego konkretnego dołeczka. Muffinek jeszcze nie odszedł dobrze. Ja od piwka mam, i już. Złożę monet. I już depozyt wali. 10 złota mam. Ale nie, jakie ładne. No piękne. Czekaj, może jeszcze coś. No. Kopej, kopej. Jest, na wierchu. Jest. Co teraz? Kolejne srebro. Patrz się świeci. Jeboj. Patrz się świeci. Pa. Kolejne, patrz. Kolejne zetko. Muffin, tak nie wolno zaczynać od depozytów. To jest zabronione. Co tym razem? Nie, tu mamy jakąś buzię. Buzię widzę? Nowotko? Albo nowotko, nie wiem. Kurde. Nie, prus. A, bolek prus, tak? Bolek prus, no. Sprus. Płaszcie ile. Pakurde pieniążów. I dwójka. Tak, dwa zeta. Do chromady. Dobra. Piękny. Piękny depozyt, Muffin. Congratulations. Tak, o takim zawsze marzyłem. O, zapowiada się fajnie. Muffin, pierwszy sygnał z 15 monet PRL-u. Ja pierwszy sygnał. Proszę bardzo. Jest krągłość. Jest krągłość. Zakładam, że też PRL-ik, ale... Czymże jesteś? Pokaż się. Ja, PRL. Niestety. No i proszę, tak można kopać, nie Muffin? 10 minut w lesie, depozyt. Ludwik też już ma drugą monetę. Popatrzcie, jaka piękna, ja już ją sprawdziłem. Jest to najpiękniejsza moneta na świecie. Czyli 2 grosze. Międzywojenne nasze polskie. Super sprawa. Przeczyściłem je wcześniej, no wyostrzaj. Przeczyściłem je wcześniej, bo bałem się, że to będzie współcześniak, ale okazało się, że fajna dwójeczka. Sprawdzimy sobie skały. Idziemy. Ja twierdzę, że to jest kopalnia. Kopalnia? Kamienia? Kopalnia. Nie no, taka przydomowa kopalnia. Może być, że pozyskowano stąd kamień, nie? Jezu, pokrzywy, ała! To jest kopalnia aluminium. Thank you.
ruszamy kamieniołom, a pod kamieniołomem leży sobie i czeka od lat poczciwy nasz piękny PRL-ik 10 groszy. Wspinam się ja na tą skałę, no i co idąc trafiają się pieniążki, niestety nie te pożądane przez nas, ale są. Także cieszy to, bo śmieci jest naprawdę tutaj mało, a jak wpada jakakolwiek krągłość, to już jest zajebiście. Jesteśmy już prawie nad tą skałą. Jest, myślałem, że znowu PRL-ik w tym dołku, ale patrzcie, jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że jest to 50 z Weimaru z kłosami, tylko w stanie, no, pozostawiającym wiele do życzenia, bardzo wiele. Ale lepsze to niż PRL. Ten zaś zaczyna zarabiać na wykopkach. To ma być pasja mafy, no nie. A nie zarobek. Daj pointera. Nie wiem, czy tu jest, tam masz. Co za dzik. Co za człowiek. Ten zaś kasę robi na wykopie. Chyba koniec. No ty masz dryk do chodzenia na plaży. Powinieneś. Nie. Nie? Ja myślę, że nie mam. Wolisz sreberka, wazy? Tak, zdecydowanie. Jak mi wazy wykładają, to wszystko się dobrze układa. Tak. A tu mamy 6,50. Piękna sprawa. I chyba się zaczyna. Zaczyna się to, co ostatnio. Mam taką nadzieję, że to się zaczyna właśnie. Ale patrzcie na to. Patrzcie na tego lapsiora. Ciach go. I srebro na 200%. I znowu coś starego. To jest, można powiedzieć, ten sam las. Ja pierdolę. Znowu coś starego. Patrzcie to. Tak, zaś Polska stara. O Boże. Czekajcie, ja... Albo dobra, nie ma co czyścić. To schodzi jak ta lala. Nie wiem, czy zaźnie ten Kazimierz. Tak, chyba tak, ale patrzcie, jak tu gębę widać przynajmniej. Już tam idę. Dobra, przyjdę do ciebie. Kopaj, kopaj, bo ta skarpa naprawdę. Już dwie monety tu wytargałem. I co? Da się polszczyznę w Bielsku? Da się! I to w jakim stylu? To będzie prawdopodobnie ten trojak czy coś Kazimierza. Ja go wyczyszczę ładnie i pokazuję zaraz. O, i pokazuję i objaśniam. Na Bank Polskie, no daty nie widać, bo jest wybita, jakby ktoś był pijany. Ale było gdzieś tu Rex, tak, Pol? Widziałem gdzieś. Dziesik, kajsik. Ja, jest tu. Rex, Pol. Piękna moneta, piękna sztuka. Trochę zazieleniona. Sprawdzam dalej ten lasek, bo to tutaj zaczyna się dziać. Tak? Pokazuj. Się wymieńmy spostrzeżeniami. O, proszę, ale jaka ładna. Z naciskami się wymienimy. Ale naprawdę śliczna ty. Tak, nuwencja. Wiem, że piękna sztuka. No. Do rozłupywania. Nie. Super, a ja taką mam do rozłupywania. Kurde, piękna. Ale ja jej nie biorę, ona jest za ciężka. No ja ją wezmę. Patrzcie. Gdzie był mój? Czekaj, znajdziemy. Tu gdzieś był. Muffin doszedł i woła. I woła. Także ja idę. Ja już widzę z daleka, że nie jest to patrz. IKEA ani PRL. O ty Gnacie, patrz jak się. To samo? Chyba tak. Ja. Ja. Czekaj. Kurde, coś słabo ja widzę. Też słabo. Nie mogę sobie tego ułożyć w głowie, tego co widzę. Tak. O. Pokaż. Trochę bardziej wyśmigany niż twój. Ja, ten sam.
i lepiej wybity. Znacznie lepiej wybity. No, tu data będzie. Tu będzie widoczna data. No to muffin. Congratulations. Thank you very much. Od razu morda inna. No, inaczej się kopie. Te 6 zł jednak nie rekompensuje. Ja jest 1660. Nie wiem ile. Ale znowu stara Polska wychodzi. No te lasy tu są niebywałe. Fajne, nie? Fajne, no. Podobają mi się. I też. Także. Tym bardziej, że to najprawdopodobniej było jakieś pole uprawne, nie? Tak, tak, tak. Ten stopień tutaj po widzicie. To można jest przez całą długość. Prawdopodobnie to były pola. A tu może siedzieli, odpoczywali. No to raczej nie te czasy były. Pola. No. Dobra. Lecimy. Jest jakiś aluminiok. Raczej to nie jest moneta, bo jest strasznie cienkie. A, to będzie wisior, tylko z takim uchem zeżartym. Już się biorę do czyszczenia i wam pokazuję. No niestety w stanie sporej agonii, ale fajny wisior. Szkaplerzyk, duży, aluminiowy. Fajna rzecz. Ha, i mamy kolejną znajdkę. Bardzo fajną. Ja już widzę. Oczyścimy sobie to razem. I zaraz wam pokazuję. No piękny. Piękny Soldiers. Ołowiany. Też mam muffin do Boscha, tak jak ty. Calutki. Ale niemiecki. Niemiecki żołnierz. Patrzcie. Mam nadzieję, że trochę wyostrzy. Wyostrzył. Fajny. O, tak go pokażmy. Tam-tadadam-tadadam-tadadam. On bębniarz raczej, to nie tam-tadadam. Tam-tadadam to by był kawalerzysta. Fajne znajdę. O, wyszedłem na polankę. Tu takie piękne drzewo. Owinięte jakieś biało-czerwone flagi. A pod nim kopłem nogą, obróciłem i coś takiego. Nie mam pojęcia, co... O, jest coś napisane, proszę bardzo. Innsbruck? Innsbruck. No piękne, kurde. Stary, chodź zobacz. No hopie. Nie wiem, czy to tu nie wisiało, bo tu jest jakiś gwózdek wbity. No powiedzmy, nie, niech wisi. Tu czy nie tu? Już to. O, ciach. I zostawiamy, niech zostaje. No fajne. Patrzcie, pawiany się parzyły i wyszło takie coś z nich. Muffin! No! Proszę, jaki on jest wysportyżowany. Jaki? Sportage. Kurwa, zaś coś zjadłem. Już widzę, zjadłem, tak się wychodzi. Kurwa, suche gałęzie, tego się boję tylko. Nie bój się suchych. Suche się dobrze palą, nie bój się ich. Takich zawsze poszukujemy, jak smażymy wiewiórki. Tylko jak będziesz spadał, to nie na Minelaba, proszę cię. O Jezu! Ja już prawie spadłem. Patrzcie, to oprócz Innsbrucka można znaleźć w lesie. Ała, pokrzywy nie parzą. Gdzieś jest? Do środka zostawiasz rzeczy?
urzęduje. Jak ktoś tu urzęduje, puszek od kolei. No, i poładziliśmy se po starej chałupie, fajnie wyglądała, tylko że syf w lesie straszny, ktoś zrobił, wywalił pełno szpeju z niej. I kończymy, kończymy zajebistym wypadem, znowu wpadły piękne dwa srebrka na tej samej linii co ostatnio, także ten las nie przestaje zadziwiać. Wrócimy tu na pewno. No i cóż, podsumowania nie będzie standardowo, odchodzę od tych podsumowań, bo jest w sumie lepiej. Trzymajcie się ciepło. Żegnam się z wami. Fajnie jest, bez podsumowań. Fajnie jest, bez podsumowań. Czołem.